Cześć. Teraz powiemy sobie o prostym poruszaniu się w Dockerze. Pokażemy sobie kilka prostych poleceń, które będą nam służyć do obsługi naszego kontenera i zapoznania się, jak konkretne polecenie działa. Tak więc stwórzmy sobie kontener z serwerem webowym Nginx i pobawmy się troszkę tym kontenerem, sprawdźmy też, jakie opcje pokazuje nam nasza wtyczka w Visual Studio Code. Pierwsze, co musimy zrobić, aby pobrać obraz Dockera, bo jak wiemy, Docker pracuje na obrazach, to musimy wejść na stronę dockerhub.com i tutaj mamy wszystkie obrazy, nie tylko Nginxa, mamy też różne dystrybucje Linuxa, inne usługi typu MySQL, PHP i inne. O tym sobie też powiemy w późniejszym etapie naszego kursu. Teraz skupmy się na naszym Nginxie. Mamy tutaj nasz serwer www. Tutaj mamy polecenie, którym możemy pobrać nasz obraz. Tak więc pobierzmy sobie nasz obraz do naszego lokalnego repozytorium, czyli kopiujemy to polecenie. Następnie tutaj wchodzimy w konsolę, wklejamy to polecenie, dajemy Enter i widzimy, że nasz obraz się pobiera z ostatnim tagiem latest, czyli to jest ostatnia, najnowsza wersja. Musimy tutaj chwilkę poczekać, aż nasz obraz się całkowicie pobierze, a następnie, jak widzimy, musi się nam wypakować. I teraz, jak będziemy tworzyć nasz kontener, to możemy już się odwoływać do tego obrazu Nginx. Czyli teraz, jeżeli chcemy sobie stworzyć jakiś kontener, to piszemy docker container create z flagą minus minus name, czyli nazwa naszego kontenera. Ja tutaj sobie dam Nginx server, podłoga server i nazwę naszego obrazu, czyli Nginx. Dajemy Enter. Teraz dostaliśmy ID naszego kontenera, więc kolejnym krokiem, abyśmy mogli go uruchomić, to jest wykonanie, skopiowanie sobie na przykład tego ID naszego kontenera, który tutaj dostaliśmy, i następnie robimy docker start i wklejamy to ID. I teraz chcemy sprawdzić, czy nasz kontener się wykonuje, pracuje. Robimy polecenie docker ps, które pokazuje nam aktualnie uruchomione kontenery w tle. Jeżeli sobie zrobimy docker ps -a, to pokazuje all, czyli te, które są uruchomione i te, które zwróciły jakiś błąd lub zakończyły się wyjściem, jak tutaj w przypadku naszego hello worlda, exit 0. Teraz sobie przejdźmy do naszego Visual Studio Code i zobaczmy, jakie możemy tutaj opcje sobie zobaczyć naszym tym. Jak widzimy, tutaj mamy pokazane kontenery aktualnie uruchomione w naszym systemie. Tutaj jest nasz kontener z obrazem Nginxa o nazwie Nginx Server. Teraz, jeżeli chcemy, to możemy sobie zobaczyć view logsy na przykład, czyli podejrzeć logi. Możemy zrobić inspekta tego kontenera, zobaczyć tutaj, z jakimi parametrami się uruchomił, bądź te parametry podmienić i go spróbować tutaj zrestartować. Możemy oczywiście zastopować nasz kontener z tego poziomu. Możemy też go, jeżeli go zastopowaliśmy, możemy go wyrzucić, czyli usunąć z naszego systemu. A jeżeli potrzebujemy, to możemy go z powrotem uruchomić i on za chwilkę nam wstanie i będzie pracował. Teraz, jeżeli uruchomiliśmy ten nasz kontener, możemy sobie na przykład wejść do tego kontenera, do jego konsoli, do środka, czyli tutaj możemy sobie kliknąć opcję Attach Shell
i widzimy, że tutaj się wykonało takie polecenie, które nam weszło do naszego kontenera. Jeżeli sobie zrobimy polecenie curl minus v local host, to wyświetli nam informację powitalną welcome to Nginx. Port 80 widzimy tylko na razie wewnątrz kontenera, nie widzimy go na zewnątrz. O tym sobie później powiemy, jak przekierowywać porty z kontenera na hosta, abyśmy mogli zobaczyć sobie welcome message z Nginxa w naszej przeglądarce www. Teraz jeżeli byśmy chcieli na przykład zastopować z poziomu naszej przeglądarki kontener, to robimy polecenie docker stop i nazwa naszego kontenera. Ja tutaj sobie go nazwałem Nginx Server. Robimy sobie docker stop, wpisujemy nazwę i nasz kontener teraz jest, jak widzimy, zastopowany i zwrócił nam status exit. To by było na tyle. Zapraszam Ciebie do kolejnej lekcji.